Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i zbliża nam się tłusty czwartek, więc stwierdziliśmy, że nagramy film odnośnie pączków. Bo kto nie lubi pączków? I dzisiaj będziemy mieć dla was nie jeden, nie dwa, ale aż trzy przepisy, wszystko w jednym filmie. Będziemy robić pączki klasyczne, nadziewane drzewem różanym, serowe i pączki z dziurką. Także zapraszamy tutaj wszystkie przepisy oraz dodajemy je w opisie. Co potrzebujemy do pierwszych pączków, czyli klasycznych? 500 g mąki pszennej, 250 ml mleka, 50 g świeżych drożdży lub 14 g suszonych, 100 g masła rozpuszczonego, 100 g cukru, 4 żółtka i jedno całe jajko. Zaczniemy od zaczynu. Generalnie mistrzem zaczynu jest mój mąż, więc będzie mi dyktował co po czym zza kamery. Wiem, że potrzebujemy mleko i całe mleko wlewamy do jakiegoś większego pojemnika. Ja tutaj mam po prostu miarkę. Staramy się wlać całe mleko albo od razu zostawcie je w miarce. Pokruszyć drożdże i wrzucić do środka. Łyżka cukru. I 5 łyżek mąki. Teraz mój mąż zawsze, zawsze mierza to patyczkiem. Nigdy łyżką, zawsze patyczkiem. Teraz ten zaczyn odstawiamy na jakieś 10 minut, aż urośnie, zwiększy swoją objętość. Żółtka. Wróć. Tu mam. Potrzebujemy 4 żółtka i jedno jajko, żeby włożyć wszystko tutaj do miksera i ubić z cukrem. Akurat tak się złożyło, że jedno białe jajko będzie w całości, to się nie pomylę, nie? Żółtka i jajko mamy, teraz potrzebujemy resztę cukru, która nam została i wrzucamy ją do miski, razem z jajkami ubijamy. Przez około 10 minut, żeby to było takie puszyste. Już? Mąkę wrzucamy do miski i zaczyn wrzucamy! Widzicie to? Kogiel mogiel ma wyglądać tak. Lubię puszyste kogle mogle. Teraz musimy wszystko wyrobić i po trochu dolewać masło w trakcie wyrabiania. O, jakie puszyste! O, jakie puszyste! Ciasto ma być takie klejące, zobaczcie. Staramy się nie dokładać tutaj mąki. Niech ono tak sobie zostanie. Przykrywamy je ściereczką i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. Ciasto wyrosło, pokażę wam jak wygląda. Jestem z niego dumna, bo robiłam je ręcznie. Fajnie wygląda. I trzeba, ono jest teraz bardzo takie, wiecie, wielkie, to trzeba je jebnąć. Trzeba. O, nie było tak duże ciasto. Wyciągamy. Odmierzamy sobie 66 gram ciasta, bo na tyle żeśmy stwierdzili, że zrobimy sobie pączki. Na razie nie wygląda. Ukulam sobie go w ręce. Krzyś instruktaż. I teraz z powrotem. I lecimy. Nie ma rączek, pączek, nie ma rączek. Teraz przykrywamy te pączki ściereczką i zostawiamy je do wyrośnięcia z
tego przepisu wychodzi gdzieś około 15 pączków. Każdy ma 60 gram, 66 gram. Jeżeli mogę Wam zasugerować kilka moich rad, aby Wasze pączki wychodziły takie jak z cukierni, żeby miały ten dookoła rand. Rancik z każdej strony, tu trochę mniej. To tutaj takie vademecum, jeżeli się zastosujecie, to na pewno wyjdzie. Pierwsza rzecz, olej ma być gorący, ale nie przesadnie gorący, ponieważ jeżeli będzie przesadnie gorący, to pączki zesmażą się na czarno wręcz, ciemnobrązowo z zewnątrz, w środku będą surowe. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to pączki mają być dość duże, nie za duże. To 60-70 gram na pączka jest super wagą, bo jeżeli będą małe, to one się same zaczną obracać i wyjdą Wam takie ziemniaczki, a nie pączki z rantem. Kolejna rzecz. Gdy wkładamy pączek na olej gorący, to układamy go tą brzydką stroną do góry. Tak jak widzicie na załączonym obrazku. Tą stroną do góry, tą brzydką stroną do góry. Pamiętajcie, nie odwrotnie. Wtedy pączek będzie miał ładny kształt. Nie robimy tego odwrotnie, też próbowałam, o wiele gorzej wygląda. W międzyczasie, gdy on się smaży od tej ładnej strony, ta górna strona jeszcze wyrasta i się jakby wyrównuje. Kolejna rzecz, nie huśtamy pączkiem, nie dotykamy pączka, smażymy go 2 minuty z każdej strony i po prostu zostawiamy go. Odpalcie sobie timer, 2 minuty obracacie i jakby układacie tego pączka, żeby on się nie huśtał po tym oleju, tylko był statecznie. Więc delikatnie to robicie i znowu zostawiacie na te 2 minuty. Po tych 4 minutach pączek na pewno będzie usmażony i będzie miał rand dookoła. Ważne, żeby nie tyckać, nie podnosić tego pączka, czy już gotowy, czy wystarczająco ciemny. Na pewno tak robicie, ja też tak chciałam robić, ale żeby wyszedł ładny rand, no to musicie po prostu zaczekać i je poobracać. I to tyle. Pamiętajcie, żeby odsączyć z tłuszczu i my robimy tak, że nadziewamy pączki po ich usmażeniu, nie przed, wiecie, nie wkładamy do środka tego dżemu, tylko potem strzykawką dużą wstrzykujemy na przykład 20 ml nadzienia do każdego pączka. Wtedy wiemy, że każdy pączek jest identycznie nadziany. Musicie sobie sprawdzić, i jaka ilość nadzienia będzie dla Was wystarczająca i taka ma. No. Ważne, żeby tak poruszać tym trochę. Wycie. Przepis na pączki serowe, czyli te małe, okrągłe pączki obtoczone w cukrze pudrze. Ja je osobiście uwielbiam. Potrzebujemy 350 g mąki, 300 g serka. Ja tutaj mam serek po prostu, wiecie, z takiego wiaderka. 3 jajka, pół łyżeczki sody, łyżeczkę proszku do pieczenia i 2 łyżki cukru pudru. Mamy tutaj jeszcze ekstrakt waniliowy. I będziemy potrzebować tak 2 krople. Wyrabiamy ciasto. I to jest turbo prosty przepis. Wszystko oprócz sody mamy wciepać i wymieszać. Sodę dodajemy przed samym smażeniem pączków i jeszcze raz je całe ciasto mieszamy. I ja zaczynam tutaj sobie od twarogu. I jeszcze ekstrakt waniliowy. Tutaj akurat nie leci to na krople. Ale damy się. Połowa tego zostaje na łyżce. Zakładamy mieszadło i mieszamy. Olej się już grzeje, wrzucamy sodę i będziemy formować małe pączki. Było łatwiej, to ja sobie przygotowałam tutaj olej i po prostu namoczę sobie ręce, wiecie, w oleju, wtedy nie będzie mi się to tak chwytać. One nie muszą być idealnie okrągłe, bo one później się robią okrągłe same. Świetnie ci idzie, coraz lepiej, widzę, że nabrałaś wprawy. Ostrożnie, grzy.
rzucaj, żebyś ci nie pochopił. Ale czasami jak się, wiesz, przyklei, to nie chcesz współpracować. Są trudne pączki. One się same toczą, wiesz, tak, po tym oleju. Same się obracają. W ogóle nic nie trzeba z tym robić. Ja tylko nakładam, nie? Fajnie, że się same obracają. To są takie mądre pączki. Mądre! Będę gruba, ale szczęśliwa. Zabieramy się za przepis numer 3, czyli pączki amerykańskie, czyli te pączki, które każdy szanujący się policjant wtrążala w radiowozie, nie? Więc dzisiaj robimy je i jestem niesamowicie ciekawa, jak smakują. Najpierw oczywiście powiem wam, co potrzebujemy. Także lecimy. 250 g mąki, jedno jajko, 20 g cukru, 40 g masła i drożdże. Drożdże świeże, 15 gram drożdży. I mleka mamy 125 ml. Mielka woka. Wiadomo. Robimy najpierw zaczyn. Przelewamy sobie lekko ciepłe mleko do miarki, bo tutaj mi jest łatwiej to wyrobić. Do tego wrzucamy pokruszone drożdże. Na łyżeczka cukru. I 4 łyżki mąki. Mieszamy i odstawiamy, że zwiększyły swoją objętość. Do miski wrzucamy resztę mąki, do tego dodajemy cukier i zaczyn, który podwoił swoją objętość, to takie istotne. I jajko. To są pączki z dziurką, nie? Masło mi się z... Masło się ścięło? No co ty? Roztopiłam masło, ono mi się zdążyło ściąć! Ciasto wyrabiamy, aż będzie takie dość sprężyste. I znowu niezastąpiona ściereczka, przykrywamy i zostawiamy na godzinę, żeby podwoiło swoją objętość. Ciepłe, miłe miejsce dla ciasta. Lecimy oponki i ciasto wygląda tak. Sklepiemy, wyrobimy, wymasujemy. To sobie rozwałkujemy. My przygotowaliśmy takie foremki. Tą dziurkę w środku zrobimy kieliszkiem. Nie jest takie. Zostawiamy teraz to na pół godziny do wyrośnięcia, tak jak zwykle. Nas została, ale pączki gotowe, skończone. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie pączki wy lubicie najbardziej, jakie na dzień, jakie robicie u siebie w domu. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. My się z wami smacznie żegnamy i idziemy jeść pączki. Także do zobaczenia, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górkę, może będzie w górkę. Pa! O, jakie dobre! Mieliśmy jeszcze zdjęcie zrobić. Jak dobrze nadziane, a jakie mięciutkie.